50 lat temu, nawet więcej niż 50, bo była to jesień 71 roku, kiedy przyszłam po raz pierwszy w osiedle Tysiąclecia i powiedziano mi, że mam prowadzić Dom Kultury. Udało się bardzo szybko skompletować znakomity zespół. Wszyscy prześcigali się w pomysłach, co by zrobić, żeby pomóc dzieciom rozbudzić zainteresowania, co lubią. Więc poszukiwaliśmy wszystko, co możliwie uruchamialiśmy, a więc i modelarstwo, i fotografia, i taniec, i śpiew, i akrobatyka, i tkactwo, i zajęcia plastyczne, i teatralne. Potem okazało się, że w prawie wszystkich szkołach krakowskich, a i w wielu nowochódzkich, na wiosnę każdego roku odbywają się premiery spektakli, które ta młodzież u siebie przygotowywała. I były one naprawdę dużym nakładem sił robione, ale były tylko oglądane przez jeden raz, pokazane dla kolegów, ewentualnie rodziców w sali gimnastycznej. A myśmy dosyć szybko, dużą naszą salę, wyposażyliśmy w podstawowe rzeczy, które przypominały, że to może być teatr, czyli kurtyna, czyli zasłony, czyli światła. I pomyśleliśmy, że będzie dobrze, jeżeli tym dzieciom damy szansę pokazania jeszcze raz tego spektaklu. I od tego czasu istnieje Małopolski Festiwal Artystyczny Młodzieży. Zobacz, jestem kobietą! Ten Dom Kultury jest czymś wyjątkowym. Nie tylko dlatego, że tam właśnie rozpoczynałem swoje pierwsze kroki teatralne, ale także dlatego, że trafiłem na niesamowitych pedagogów, instruktorów. Pierwszym spektaklem była to Nauka chodzenia według tekstów Andrzeja Bursy, wyreżyserowana przez Piotra Kuleszę, niesamowitego faceta od teatru studenckiego, teatru, który był dla nas młodych teatrem otwartym. Staraliśmy się grać wśród widowni, żeby ta widownia była obok nas, żeby czuła nasze emocje, żeby wręcz dotykała nas. Ale ja po prostu zostałam niesamowicie zaskoczona. Wydaje mi się, że ja myślałam, że ja przyjdę do takiego po prostu teatrzyku w Domu Kultury i będziemy sobie czytać poezję, będę mówić tą poezję, a zostałam po prostu wrzucona w ogóle w jakiś bardzo profesjonalny teatr, owszem, skierowany do młodzieży, dla młodzieży, ale bardzo serio traktujący mnie w ogóle jako tą 16-latkę. Szacunek to jest właśnie to, czego wam brakuje. Czy wy w ogóle wiecie, znacie może trzy magiczne słowa? Tak. No to proszę, mów. Krzyczycie, Nel wstaje, jest cisza, siadacie i Nel zaczyna mówić o wychowaniu i wtedy wchodzisz na zasadzie, co tutaj się dzieje. Tą kulturę to całe moje życie, naprawdę całe moje życie, bo przyjeżdżałam w wózku, czego nie pamiętam. Jako małe dziecko byłam na pewno, bo mam to na zdjęciach. Natomiast tak najwięcej wspomnień mam już z tego okresu licealnego, kiedy byłam w zespole Staszka Dębskiego, nieocenionego mistrza, i to jest osoba, której wszystko zawdzięczam i najwięcej się od niego nauczyłam, no i który tak zapalił we mnie tego bakcyla teatralnego. Nie natomiast słoną pianą prosto w pysk. Teraz wargi mi pomarzę tu ze szkło. I gęsmakiem mi pokażę nędzy. Byłem w pierwszej klasie liceum 12 w Krakowie i stwierdziłem, że chcę iść na warsztaty teatralne gdzieś. No i tak akurat wybór padł tutaj. Jakoś specjalnie nie znałem tego miejsca, wiedziałem, że coś takiego tutaj istnieje. Wiedziałem też, że istnieje 21 liceum przy tym Domu Kultury, to liceum o profilu teatralnym. I tak w którąś sobotę zawitałem na warsztaty teatralne prowadzone przez Staszka Dębskiego. No i mi się bardzo spodobało i tak jakoś zostało. No i ten teatralny bakcyl tak mocno wszedł, że z teatrem związałem się zawodowo. Szkoła moja? Szkoła moja podstawowa. 8 lat niewolnictwa.
Krew, pot i łzy. Wszystkie działania, które rozpoczęła i wszystkie formy, które były, które prowadziła pani Dorota Rydrutkowska, to znaczy za jej szefostwem, wszystko dalej jest kontynuowane. Zostały też reaktywowane nowe formy jak fotografia, sztuka użytkowa i modelarstwo historyczne. Generalnie cały czas są realizowane wszystkie projekty, festiwale, które były, bo to już są lecia 40-35 lat.